Okej, moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light'a i kochani, otworzyłem sobie tu skrzyneczkę, ale tu jest tylko straszliwa maczeta, która jest do kitu, strasznie do kitu. No i co, robimy ostatnie questy typu właśnie wejście do kanału i stawienie nadajnika na sam szczyt tej wielkiej wieży, która jest w okolicach. Tylko tak, ja na pewno chciałbym trochę tu pozwiedzać, bo w sumie nie pamiętam, żebym tu wchodził. Kurde, ej, tu mnie chyba nie było. O kurka wódka, no. Tutaj mnie chyba nie było. Fajnie to jest. Klimatycznie, nie powiem. Klimatycznie. Ale, dobra. Wracamy już do naszej rozgrywki tutaj. Było tu wejście? Tak, to było tu wejście. Wchodzimy dalej do kanałów. Musimy mieć pewność, że sygnał jest wystarczająco silny, żeby przebić się przez zagłuszanie. Zainstalowanie wzmacniacza na najwyższym maszcie antenowym w mieście powinno zadziałać. Savi powiedział, że najbezpieczniej się tam dostać kanałami. No i tak zróbmy, tak? Zróbmy. Naprawdę w tej grze jedyne, czego nie trawię tak mocno, to kanałów. Wąskie pomieszczenia. Nie ma ucieczki, brak parkouru. Takie trochę lipne to wszystko. No ale dobra. Trzeba, to trzeba. Spójrzmy sobie tutaj to wejście. Może jakieś skarby będą przy okazji. O! Coś tutaj było. Ej, a nóż się udało. Przypominam, że ani razu jeszcze nie zrobiłem żadnego wytrychu i nadal mamy 22 sztuki. Będę szukał jakiegoś materiału właśnie na naszą broń jednoręczną. Bo jednak te dwuraki nie są wcale takie dobre. O, dobra, gdzieś tu jest. Zresetujmy sobie pozycję. I cyk, otwarte. Coś fajnego. Ciemna maczeta 1455, dobra. Z tego może coś nawet zrobimy. Po tej stronie. I cyk, otwarte. Potem zobaczymy w statystykach, ile mamy w sumie procent udanych otwierań, że tak powiem, brzydko. Otwierań. Ile prób otwarcia za pomocą wytrychów, ile mamy udanych. Tędy wleźliśmy. Nas chyba nie było. Ale nic tu nie ma. Dobra, idziemy tędy. Zaczynają się kanały. Zaczynają się kanały. Pyk. Kim ty jesteś? Dubeltówka. Będzie na sel. Będzie na sel. Municję do strzelby. To z przyjemnością wezmę. W sumie, no, tak się zabunkrować w kanałach. Trochę takie metro. Trochę takie metro. Dawno nie było notatek. Dawno nie było notatek. Tego się troszeczkę tu rozglądam, bo mogą notatki być. O nie, słyszymy tego Belzebuba małego. Ty diable, szatanie jeden ty. I jest coś za cicho. Jest cisza przed burzą ewidentnie. O, jest tylko otwarte. Znów te machołki, zapychacze inwentory, no. Ile czerwonych skrzynek. No, trochę niżej. I otwarte. Same noże do rzucania, dlatego teraz ostatnio już tak tych czerwonych skrzynek zbytnio nie otwieram. To dziecko? Nie wierzę. Już miałeś do czynienia z tym mobem. To się dziwisz. Kyle, ty masz jakieś problemy chyba z mózgiem ostatnio. Dobra, tu jest przejście. Pij. Tak śpi. Ej, się zombiaki niestety nam tu pieprzyły. Czemu ty się dusisz? Czemu my w ogóle nie mamy apteczek? To jest pytanie do milionów punktów. Czemu my nie mamy apteczek? To jest pytanie. Halo, gro. Ktoś tu idzie? Za późno nie ucieszyłeś, szlak by to. Nic za późno nie ucieszyłeś. Ej, co tu się dzieje? Dobra, biegamy sobie. Już.
Ciebie uciszyłem za to szybko. Tam coś się próbuje dostać, cholerka. Bon. Defujemy się. Dobra, ale nie możemy tego tak zrobić, jak chcę. Musimy to otworzyć. Fuck, jest tu za dużo, naprawdę dużo. No kurde, za dużo was tu jest, naprawdę jest was tu za dużo. Szybko, szybko, szybko. Może nam się uda nawet. Oho, Blast Tyrant. Blast Tyrant, robi się niedobrze, ale zdążyłem się na szczęście zakamuflować, więc nie jest źle. Otwórzmy to do cholery jasnej. W końcu. Mogłem to otworzyć wcześniej, ale oczywiście tego nie zrobiłem. Bo po co? Otwieraj, Kyle. Nie udawaj, że to jest takie ciężkie. Ale wiecie co? Na wszelki wypadek się jeszcze przemienię. Znaczy zakamufluję. To był ten, nie chcę w sumie walczyć. No przecież mnie tu nie ma. To się mną przejmujesz. Już mnie tu nie ma. Kurde no. No to co przerąbałem. Prawda? Prawda? Hop, 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 co to była biała skrzynka? Nie! Woohoo! Nie no, chyba ciebie trzeba zabić. Chyba ciebie trzeba zabić. Wszelki wypadek jeszcze sobie tu utworzę. Albo tam sobie utworzę. Dziadyga jedna. Dobra, otwieramy to. Otwórzmy to szybko! Tylko tak, amunicji do shotguna też nie mamy prawie, że w ogóle. Mam nadzieję, że coś tu jeszcze znajdziemy. Oblutujmy tutaj poniekąd. Może coś się znajdzie, co nam się przyda. Sobie jeszcze to otworzę przy okazji. Jest dużo tych zombiaków tam. Tylko muzyka gra nie z byle powodu. Muzyka gra nie z byle powodu, coś mi się tak wydaje. Zielona skrzynia. Kabelki. My lubimy kabelki. Serio, jak teraz w tej czerwonej skrzyni będzie znów toporki, będą znów toporki do rzucania albo coś w tym stylu, to ja już ich nie otwieram, bo to nie ma sensu. Dla kawy nie ma co tracić czasu. O kurde, dobra, no tym razem nie. Tym razem nie. Dużo was tu jest? Ktoś się wdarło. No nie, chyba ich nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje. Też słychać, że coś tam się tłucze. Dobra, otwarte. Bym sobie zrobił jeszcze jakieś apteczki na wszelki wypadek. No serio, coś tam się tłucze. Apteczka. Apteczka. I apteczka. Here we go again, apteczka. Dobra, starczy. Starczy. Tyle powinno mi wystarczyć. No serio, co tam się tak tłukło? Co tam się tak tłukło? Czy co się tutaj tłukło? Nie, chyba nie. Może coś się tu tłukło?
Które zauważcie, że tego jest tutaj sporo. Sporo takich zakamarków, które moglibyśmy wejść. Aha, to jest ta miejscówka, co byliśmy w tym miejscu, dobra. I dało się to zrobić na spokojnie. To jest kolejne wejście, kolejne zombiaki. Czy tu jest wejście do tego głównego pomieszczenia, czy tutaj nie ma tego? Nie ma tego, to jest tylko fejkowe przejście. To nieważne, dobra, tak czy inaczej musimy tam iść i tak, no. Nie ma to żadnej różnicy w tej chwili. Więc niestety Crazy Frogi musimy zabić. Crazy Frog jeden padł. Co się męczysz, co się męczysz? Kolejny Crazy Frog padnięty. Okej. Gdzie tu jest wejście? Wejście jest, jest. A po co to wejście? Mamy kurde przecież linkę. Już wiemy, gdzie jest wejście. Wow, ale się spieprzyłem chamsko, no. Froger, uspokoisz ty się. Przestań latać to raz. Nie masz tutaj patentu lotnika. Tam na górę. Czas na małą wspinaczkę. No to dało się po tych żółtych rurach. Ale tu są żółte skrzynie. A w nich, gucio, nic nie ma, nul. Nie ma nic. To puszka, to się w sumie przyda. Puszki na propsie. Gazy również, chociaż ostatnio nam teczek już zaczęło brakować. Karabin policyjny, amunicja, którą mamy w maksie. Wolałbym do shotguna. Wolałbym do shotguna. To nie było trudne w sumie. Dobra, kolejne przejście jest tu. Ej, nie jest tu. Chyba i tak się musimy wspiąć. A ty gałganku. A i tak musimy się wspiąć. O, to jednak nie ominąłem tego. Jednak tego nie ominąłem. Tylko gdzie my mamy w ogóle się dostać? To jest pytanie za milion punktów. Bo ja nie wiem, a tam musimy się dostać. To luzik. Kurde, to ja się tutaj rozdrabniam. Przecież to się da zrobić w ten sposób. Cyk. Cyk, cyk. I jesteśmy. Jest wyjście. O, gazy. Za gazy to ja dziękuję. Mam swoje. Mieszek heheczek. Tobie też dziękujemy, nawet nie wstawaj. Tobie również dziękujemy. No przecież nie, nawet nie krzyknęłaś. My trochę wyglądasz jak Jade. Trochę wyglądasz jak Jade Aldemir. Firali, co tu jest od cholery, widzę. Od cholery tych firali tutaj jest. Dobra, zróbmy kamuflaż, zróbmy tą taktycznym wejściem. Tu jest firal jeszcze jeden. Do widzenia panu. Zaryzykuję, bo chcę zobaczyć, czy jest tu coś wartego uwagi, ale niestety nie ma. My się akurat umyjemy. Teraz się znów ubrudzimy. No i wyszło to samo. Chyba. Stamina nie mam? Miałem stamina. Ty gro, oszukujesz mnie. Gra mnie non stop robi w ciula. Już koniec, po fakcie, nie macie. Tu nie było żadnego wejścia, prawda? Nie było. Kamuflażyk, po raz drugi, lecimy na górę. Żółta skrzynka, standardowo. Oj, zielona nawet jest. Kawa i papierochy. No, czyli zestaw porannej kupy. Zestawik porannej kupy. Była zima. Piękna pogoda. Chyba znalazłem.
Żywasz noc, czyli co jest dzień, rozumiem? Chciałbym w nocy to robić. Ale gdzie my jesteśmy? To jest pytanie. To jest pytanie za milion punktów. Niestety nie mamy mapy. Któregoś razu wyląduje na worku zardzewiałych noży bez dwóch zdań. Savi, jesteś tam? Tak, ziom. Jesteś cały? Milion punktów poszło się. Dobra, to posłuchaj. Potrzebujesz karty dostępu do rozdzielni. Inaczej antena nie będzie mieć prądu. Dobra, gdzie znajdę tę kartę? Musisz przeszukać kontenery. Na pewno będzie w którymś. Mam przeszukać to miejsce? Więc tej karty może to nawet nie być? Nie, nie, ona na pewno tam jest, stary. Tylko... gdy poprzedni Fadzio, który próbował to zrobić, dotarł do jednego z kontenerów, my... kontakt się urwał. Kochani, ja wiem, że to było śmieszne, bardzo. Tylko milion punktów znów psów w dupę, no. Kurde. To takie głupie śmierci, naprawdę są głupie śmierci. To są bardzo głupie śmierci. To nie jest ani w sumie śmierć z braku umiejętności, ani w sumie nawet z braku szczęścia, tylko z głupoty. To są śmierci z głupoty, ewidentnie. Dobra, żółta skrzynka, standardowo, jeszcze biała jest, O, tu jest gdzieś. Kurde, no nie mogę sobie darować tego miliona punktów, no. Wspaniały nóż, szkoda, że to jest nóż. Szkoda, że nie ma czeta. Czeta bardziej by się przydała. Dobra, niebieska skrzynia. Tu ja mówiłem wcześniej, że to jest zielona, ale to jest niebieska. Pążek zombie. Dobra, czyli tak, weszliśmy sobie tutaj w sumie for fun. O, jakie tekstury pięknie. Piękne, przepraszam. One się zbugowały chyba nawet, no pewnie. Zbugowane tekstury, ha 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 ha. Tam jest w ogóle jakiś chyba kabel. I rury widzę. Ale jajka. Trawa. Nic tu już nie zobaczymy. Dobra, idziemy dalej. Pobawiliśmy się bugami. Rozwaliłem sobie ten głupi ryj. Standardowo. Co mi tu wyskoczy? O dziwo nic chyba. O dziwo nic. Dobra, tu nic nie ma oprócz białej skrzyni, rozumiem? And open! Kolejny nóż, kurde, sztylet. Nie chcę sztyletów już. Nie chcę nóż, ani sztylet już. No, musimy dojść w tamto miejsce. No, to nas czeka sporo roboty. Wy mnie nie widzicie, panowie? Teraz... mnie chyba też nie widzisz, prawda? Widzisz mnie, ty łajzo! To ty mnie nie widziałaś. Co panie, które zombiaki to niby mnie widzą, niby mnie nie widzą, nie wiadomo czy mnie w końcu widzą, czy mnie nie widzą. I się człowieku domyślaj, widzą cię, czy cię nie widzą, jak myślicie? O! Będzie bum? Będzie buba. Dobrze, tnij je. Pyk. Walnij jeszcze z jeden raz. Kurde, nie chciałem tego użyć. Chodź, 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 chodź. Pyk. Szybko robimy z siebie zombiaka. No walnij sobie zaraz, walnij, walnij, walnij. Pyk. O! Ale wredny. Zabił tamtego, nie zabił go jeszcze. Ja widzę, że ciebie to trzeba w inny sposób walnąć, co?
uciekaj mi stąd. Dobra, jeden cios. O kurde. Purchlaki. Purchlaki, dużo purchlaków. Jeszcze jeden tam był, widziałem. No, naprawdę nie umiesz wejść tutaj? Zagramy pana. Dobra, przeszukujmy powoli te kontenery. Kabelek, kabelek, kabelki, to jest przyszłość, jeszcze raz to mówię. Nie jakaś tam trakcja. Kabelki. Uleczmy się trochę może, co? Dobra, puszka, puszka, farba. Dobra, nie ma tu nic niestety. Chyba, że jeszcze na dole coś będzie. Ale widziałem tu purchawkę jeszcze jedną, tylko nie wiem, czy ona wybuchła? Chyba tak. Tak myślałem. Ja cię, Kyle, znam powoli. Naprawdę poznaję cię jak nikt inny. Ty mendo! Ja wiedziałem, że tu gdzieś jeszcze jedna była. Ale byś nas zbejtował, co? Cwaniaczku. Dobrze, że moje miny nie widzicie, jak ja wyglądam. To by było śmieszne. Robię takie miny podczas ucieczki. Dobra, tu niczego nie ma. Nic tu nie ma. No to wychodzimy stąd, no co? Nie będziemy się tutaj... Nie będziemy się tutaj bawić. Nie chcę tego młotka. Po co to, żeś to wziął? Kyle. Panie Kyle, po co żeś to wziął? Po co ci młotek? Remont robisz w domu? Czy tu coś jest? Mnie kręcą takie miejsca. Oprócz alkoholu i papierosów chyba nie. O, coś tu. Co, coś, nic, zero, nul. Takie miejsce po prostu sobie stoi. Kurde, korci mnie. Oj, korci mnie tam wejście. Gorsze jest to, że nie mamy powoli już ani amunicji, ani nic. Weź tu się, człowieku, potem tłucz. 6 sztuk amunicji. Lipa. Już tu purchawka stoi. Będę chciał tam jeszcze zejść, ale nie wiem, czy ja już tego poza odcinkiem nie zrobię. Nie chcę was tutaj zbytnio... Nie chcę was zbytnio tutaj... zanudzać tym eksplorowaniem i tak dalej. Nie wiem, czy wy to lubicie, czy nie. A wiem, że co po niektórzy czekają na odcinek, żeby tylko przejść z fabułu do przodu. A niektórzy też w ogóle czekają tylko, aż Dying Light się skończy, żeby było co innego. Znowu te bydlaki. Ano. Au! A mówili? Au. U, ale jebło. Ale jebło. Headshot. Zero amunicji. No to mamy problem. Dobra, ale jednego się przynajmniej pozbyliśmy. Amunicja do strzelby. Boże, ty nas uratowałeś. Może gdzieś jeszcze będzie amunicja do strzelby, co? Czy nie? Karta magnetyczna. Ej, on się jeszcze rusza. Mam. Savi, znalazłem kartę. Bomba. Teraz zasuwaj do rozdzielni. Jest blisko, masz tu anteny wewnątrz ogrodzenia. Użyj karty, aby wejść do środka. Kurde. Jeszcze masz to swoje zdrowie. Wiecie, może tu są jeszcze jakieś kontenerki. Może znów będzie jakaś amunicja do shotguna? Coś? Nic? Zero? Nul? Naprawdę? Sznurek? Kurde, dajcie mi jeszcze ze dwa pociski. Nawet jeden. No ale nie, oczywiście. Po co? Po co? Po co? A właśnie, ale zmieńmy sobie może jakąś broń.
Dubeltówka. Ty masz w sobie jakąś amunicję? Jeden sztuk. Sztuk razy jeden. Męczyło się tu palić. To jest ten wielki bydlak. O! Ale mu zrobiłem. No, wracamy i musimy się naradzić. Karabin policyjny, bo oczywiście ja nie wziąłem swojej broni. Ta dubeltówka ma jeszcze? Ona też ma. Hop. Dobra, chodź, duży, silny. Nie! Czemu żeś walnął w beczkę? Czemu żeś walnął w beczkę? Ty buraku cukrowy. No i widzicie, i właśnie to są tego typu śmierci, że w sumie to no, nie moja wina. Znaczy, w sumie nie moja wina, no moja, bo w sumie mogłem iść dalej. Ale tego nie zrobiłem, bo chciałem się jeszcze pobawić z nim trochę, ale nie wyszło. Dobra, ściągnęliśmy mu kask. Właśnie o tym mówię. To jest niesprawiedliwe, ale przynajmniej teraz możemy go karabinem policyjnym trochę dobić. Opa! Au! Ale mi z plaska walnął! Oż ty gnomie. W cegły żeś walnął. Durniu. Siadł. Hop. Dobra, oby znaleźć jednego zombiaka. Na przykład pana. Pana też. Nic. Tyk. No weź przestań. Ja się z tobą tak nie bawię. Tyk. Ej, daj, bo się spalisz. Jak ty spalisz, to i ja się spalę. Tyk. Te się pojarały, dobra. Czyli jesteśmy już na czysto, rozumiem, tak? Żadnego zombiaka w okolicy nie ma. Spoko, zaraz 20 poziom, więc jest luz. Ale jeszcze mi coś korci tutaj. Aha, zablokowali możliwość. Ale od środka już się da. W takim szybkim przyspieszeniu. No ale po drabinie niestety wejść musimy. Musimy wejść po drabinie niestety. Kurka wódka, no. Pytacie, dlaczego tutaj wchodzę? A to z tego powodu, że tu jest na 99% flaga. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo oczywiście może jej nie być. Ale może również być. Obstawiam, że jest. A jak nie tu, to po drugiej stronie. Kurde, nie ma. Może jest tu. Ty idioto. Naprawdę nie ma? Oszukała mnie banda kryminalistów, no. Podstępne dranie. Serio? Tutaj się nie mogę dostać. Już to jest. Ej, nie mam pojęcia, co to jest. Tak jak tam już zeskoczę, to już potem nie wejdę. Trudno, dobra. Nie ma, to nie ma. Idziemy dalej. Ale moi drodzy, z tym pięknym widokiem zostawiam was, ponieważ już nadszedł koniec odcineczka. Koniec odcineczka. Więc... w następnym odcinku przejdziemy się już do głównej wieży. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kartę magniczną mamy, więc to już jest prosta droga. Kochani, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Zapraszam was na Discorda, na stronę www.spookyshiro.pl, gdzie znajdziecie harmonogram oraz inne rozpiski dotyczące kanału.
Dobra, to już chyba tyle. Życzę wam spokojnego wieczoru, spokojnego dnia i wszystkiego, co najlepsze. Grał do was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej!